Siemu. Dark Messiah of Might and Magic. Poziom trudności hardcore, czyli w sumie łatwy. Najtrudniejszy z trzech. Co zrobić telekinezą? Telekineza za jeden punkcik każdy może mieć. Fighter inny taki. Must get rid of those orcs! Warriors! Hunters! The Spider Goddess! Skrada nie wziąłem na pierwszy poziom. Zawsze dobra sprawa. Burglara. Udało mi się za 8 punktów wziąć. Świetna sprawa. Trochę w czarę dużo. Opcja na hardkorze. Chodzić z tym nieco ciszej. Ze steltem na jedynce. Od tak, żeby... Czekaj, jak ją się robi, żeby stała? Tu. Dobra, stoi. Kliknąłem na nią E. Powinna być w jednym miejscu. No tak. Mogę sobie podejść, gdzie chcę. Może jednak tędy. Usłyszeć, co orkowie mówią. Zaatakować z zaskoczenia, nawet bez tego drugiego stealtha, żeby ich kilać pierwszego sztyletami. Po prostu mogę zacząć jak chcę, tak chcę. Jedna rzecz. To się chyba nazywa charm, czyli urok. Oni sobie coś tam gadają, to jest taki dodatkowy ten. Myślę, że zaczarmujemy tego. Oni się teraz biją, nawet mnie nie widzą nadal. To jest bardzo, bardzo prosta taktyka do przejścia tego hardcora. A przyszedł kolejny. O nie! No i teraz druga rzecz. Telekineza. Te statuły są najlepsze do telekinezy. Ważna rzecz, ja sobie taką statuę tam zaraz przerzucę, zanim przejdę tak po ten łuk z liną, podstawową rzecz w tej grze. Taki sobie przerzucę telekinezą przez murek, będzie na później. No i tyle. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze się tutaj kryje. Z tej strony dajmy na to. Jest coś. Walka fair w tym momencie. Zrobimy, pobijemy się na kilka. Ale to stało. Dobra, no to tyle. Tak wygląda mniej więcej gra, w którą ostatnio zginąłem. Na koniec, teraz, znaczy, czy ja to minimalizuję. Dobra, uważać na orków, żeby cię nie strzelili jednym skokiem. Dodatkowa rzecz na tym hardkorze. A poza tym idzie całkiem sztosik. No to tyle z takiego podpowiadającego wideo.
Do zobaczenia.